Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym podsumujemy sobie maraton z literaturą dziecięcą, edycję trzecią, którą miałam okazję organizować razem z Karoliną Kombuk i Olą Książkowym Frikiem pod patronatem wydawnictwa Zielona Sowa. Tak jak to jest po raz trzeci, dziewczyny już kilka razy, już dużo więcej razy niż ja, organizowały oczywiście ten maraton. Ja dopiero po raz trzeci przyłączyłam się do organizacji tego wydarzenia. Udało mi się przeczytać 17 książek i postanowiłam, żeby to nie był taki nudny film, to zrobimy sobie z tego tier ranking i po prostu ocenimy sobie te książki w skali od wspaniała do rozczarowanie, czyli mamy tak, wspaniała, dobra rozrywka, okej, nie dla mnie i rozczarowanie. Pierwsza książka, którą tutaj widzę, to są... A, jeszcze przydałoby się włączyć nagrywanie. Nagrywam ekran i pierwsza książka, którą tutaj widzę, to Pożyczalscy Pomszczeni, czyli piąty tom Pożyczalskich. I tutaj w tym przypadku mamy książkę, która dla mnie trafia do rozczarowania. To jest typowo dlatego, że ja miałam wrażenie po czwartym tomie, że na tym się zakończy historia. Tam dosyć mocno mamy takie zdania, które ewidentnie kończą nam serię i myślałam, że ten tytuł Pożyczalscy Pomszczeni świadczy o tym, że będziemy mieli historię innej rodziny pożyczalskich, którzy... nie wiem, odpowiadają za coś, co się wydarzyło po losach pożyczalskich, których my poznaliśmy. Natomiast tak nie do końca było i tutaj to rozczarowanie jest typowo dlatego, że ja wiem, że pierwsze tomy były wspaniałe, no i niestety ta końcówka serii nie do końca już mi się podobała. Tak jak pierwszy tom jest jednym z moich ulubionych, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą, bo uważam, że po pierwsze są przepiękne ilustracje Emilii Dziubak. Tak, Emilii Dziubak, to jeszcze po prostu historia sama w sobie jest bardzo wyjątkowa, taka, która zaangażuje starszych i młodszych. Natomiast kolejne tomy nie do końca już mi odpowiadają. No i tutaj, tak jak mówię, fakt, że tom czwarty kończy się takim dosyć mocnym zasugerowaniem nam, że to już jest koniec, a tutaj tak naprawdę wracamy do tego i gdzieś moim zdaniem mam wrażenie, że to się... To już wynudziło czytelnika, bo po raz kolejny po prostu mieliśmy to samo. No i też trochę ja miałam nadzieję na pewien wątek romantyczny, a nie do końca to tutaj dostałam. Także dla mnie rozczarowanie. I kolejna książka to Pages i Spółka, czyli drugi tom. Tilly i Zaginione Baśnie. Kontynuacja Pages i Spółka, Tilly i Wędrowcy. Śpiący wędrowcy, coś takiego. Książkowi wędrowcy. I to jest książka, którą... I pierwszy tom bardzo Wam polecałam, zresztą czytałam go w tym roku jeszcze, bo chyba na początku, w styczniu, miał właśnie premierę. No i ja oczywiście tę książkę daję do dobrej rozrywki. Podobał mi się nieco mniej niż pierwszy tom, dlatego że tutaj mamy dosyć mocny przestój, tak mniej więcej w 2/3 książki, tak jakbyśmy ją podzielili na 2/3, nie, że 2/3 książki to jest przestój, tylko ta druga część książki na 3 jest... jest po prostu gdzieś tam słabsza. Nie do końca mi się podobała, natomiast ogólnie sama historia jest wspaniała. I tutaj też tak w sumie się spodziewałam, że ten drugi tom może być nieco gorszy, dlatego że ten pierwszy był dla mnie taką nowością, takim powiewem świeżości w tej literaturze dziecięcej. Domyślałam się, że drugi tom może nie dorównać. Natomiast mimo wszystko to była na pewno świetna rozrywka. Zresztą ja bardzo lubię tę historię, bardzo do mnie trafia to, że mamy tutaj właśnie główną bohaterkę Tilly, która przemieszcza się po książkach. Ona poznaje Anię w pierwszym tomie, Anię z Zielonego Wzgórza, poznaje Królika z Alicji w Krainie Czarów, no i tak dalej, i tak dalej. Także wspaniałości, cudowności, książka po prostu o książkach dla młodzieży. Kolejna książka to jest Mama Zawsze Wraca i już Wam ją pokazuję. To jest bardzo króciutka książka, ona ma stron, nie wiem, jakieś 50. I to jest historia, która... ja Wam przeczytam, żeby Wam tutaj nic nie poknocić. To jest historia spisana przez Agatę Tuszyńską i Iwonę Chmielewską. Chyba jedna z tych pań robiła ilustrację
tak mi się wydaje. Natomiast to jest historia na podstawie opowieści Zosi Zajczyk, czyli kobiety, która była Żydówką. I to jest historia, którą ona pamięta ze swojego dzieciństwa. I to takiego bardzo, bardzo małego, młodego dzieciństwa, bo bodajże jak miała 3 lata. Tutaj na samym początku też mamy laleczkę i to jest ta laleczka, o której jest też ta historia. To jest oczywiście historia, w której akcja rozgrywa się w trakcie wojny. Ja uważam, że ja nie do końca w dobrym momencie ją czytałam, więc ja ją daję do kategorii nie dla mnie. Natomiast tłumaczę już, bo to nie jest tak, że ta książka mi się nie podobała, czy coś w tym stylu. Po prostu uważam, że gdybym na przykład tę historię usłyszała z ust tej kobiety, albo byłabym w jakimś muzeum i tam byłaby mi ta historia przedstawiona, to mocniej by ona do mnie trafiła, niż kiedy ja ją czytałam w zaciszu swojego domu i w sumie nawet nie wiedziałam, że to jest książka tak... że to jest historia na podstawie czyichś przeżyć, czy ich przeżyć. I tutaj ja zrobiłam źle po prostu, że sięgnęłam po tę książkę, natomiast też nigdy nie słyszałam, żeby ktokolwiek o niej mówił, więc trochę tak rzuciłam się na nią, nie wiedząc, czego mogę się spodziewać. Ale sama historia jest bardzo ładna, jeżeli szukacie takiej... jeżeli w ogóle lubicie literaturę dziecięcą i to taką bardzo trudną, no bo na podstawie prawdziwych wydarzeń, no to tutaj to znajdziecie, natomiast zaznaczam, że bardzo smutna jest. Niemniej dobra, natomiast na pewno nie wywołała we mnie takich uczuć, jakie chciałabym, żeby wywołała. O chłopcu, który był kotem, czyli dla mnie książka, która była po prostu okej. Natomiast ja, to jest w ogóle stara książka, to jest książka z roku 50, właśnie w roku 50 była wydana. Historia chłopca, który staje się kotem, dlatego że tuż na samym początku się dowiecie, dlaczego on właściwie zostaje tym kotem, co się wydarzyło i o co w tym wszystkim chodzi. I on poznaje pewną kotkę i razem z tą kotką ma różne przygody. Te przygody są mniej i bardziej drastyczne, tak zaznaczam. Natomiast jest to książka, o której, jak się okazuje, dla wielu starszych moich widzów była książką dzieciństwa, bo czytaliście ją podobno właśnie za dziecka. I to jest w ogóle przekład Anny Bańkowskiej, czyli autorki tłumaczenia, tego nowego tłumaczenia w marginesach Ann Zielonych Szczytów. Tak, w ramach ciekawostki. I co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że dla mnie to była książka po prostu okej, bo dla mnie momentami troszkę... Ja nie wiem, tutaj wydaje mi się, że na 99% moją winą było to, że no tutaj mamy ożywione zwierzęta, za czym ja nie przepadam ogólnie w literaturze, a jeżeli to już jest w literaturze dziecięcej, to już w ogóle za tym nie do końca przepadam, bo mniej to do mnie trafia. Mimo wszystko tutaj ci bohaterowie, to, że oni byli kotami, to nie do końca miało znaczenie, bo oni przeżywali historie takie same, jakie mogliby przeżyć jako dzieci. Zresztą oni się zachowywali też jak dzieci. Ale ogólnie samo zakończenie jest bardzo wzruszające i w ogóle jest bardzo ładne. Także jeżeli szukacie czegoś do poczytania dziecku na dobranoc, to uważam, że to będzie super książka. Natomiast tak jak zaznaczam, że są momenty mniej i bardziej brutalne. Mniej i bardziej smutne, to na pewno. Zaklęty las. Zaklęty las to jest książka, która dla mnie trafia do kategorii nie dla mnie, ponieważ to jest historia typowo dziecięca, która nie ma żadnego morału. Ona nie niesie za sobą nic mądrego i to nie było w ogóle jej założeniem. Trochę taki koszmarny Karolek. Ja pamiętam zresztą koszmarnego Karolka i ja wiem, że to była po prostu typowa rozrywka dla mnie. I w przypadku Zaklętego Lasu mamy dokładnie to samo. Tutaj młody czytelnik ma się dobrze bawić, on ma poczuć rozrywkę, nie ma się stresować, tu nie ma, wiecie, po prostu moralizowania czytelnika od pierwszych stron, tak jak to na przykład było w Dziewczynce, która nie lubiła swojego imienia, Elif Szafak, to tamto w ogóle poziom moralizatorstwa wyskoczył poza górną granicę jakiejkolwiek innej książki. Tutaj dla dzieci jak najbardziej fajna rzecz, przyjemna, głupiutka, i tyle. Ale czasami takie książki też są potrzebne. Może nie do końca mi,
Ale gdybym była młodsza, myślę, że na pewno bardzo by mi się to podobało. Lotte, czyli Jak wychować ludzkie stado. To jest książka, którą czytałam z polecenia Oli Książkowego Frika. Zresztą Ola w maratonie czytała Drania. Aha, i w ogóle. Zajrzyjcie sobie na Instagrama Oli, dlatego że Ola miała dla nas ogromnego newsa. Ja wiedziałam dużo wcześniej już o tym newsie, natomiast wyczekiwałam, aż Ola to całemu światu powie, także zajrzyjcie sobie do niej na Instagrama. Ale wracając, Ola mówiła, że mam przeczytać tę książkę, no i ja tak troszkę nie do końca byłam do niej przekonana, ale w końcu sobie ją puściłam na BookBeatie i nie mogłam się od niej oderwać, tak przyjemna to była historia. Ten audiobook trwa bardzo króciutko, to jest jeden z najkrótszych chyba audiobooków, jakie w ogóle miałam okazję słuchać. I to jest historia pieska. Pieska od tak naprawdę początku do końca, do już takiej starości, gdzie czujemy jako czytelnik, że ten piesek to już jest staruszek. Ale to jest tak przyjemna książka, po prostu dla każdego psiarza, psiary, jak najbardziej coś wspaniałego. Jeżeli lubicie i na przykład jeżeli macie sami zwierzątko w domu i macie też dziecko w domu, to jak najbardziej Wam polecam. Zresztą audiobook też jest bardzo przyjemny, miło się go słucha. No i tutaj mamy Princi piesce, pieska, który w ogóle jest oczywiście, który żyje, bo Zofia Stanecka na swoim Instagramie ma zdjęcia Lotty. Bardzo przyjemne, ja jak najbardziej Wam polecam. I widzę jeszcze z tyłu, tu jest napisane, uwaga, podobieństwo Lotty do psa autorki jest całkowicie nieprzypadkowe. Dobra, także Lotta dla mnie dobra rozrywka jak najbardziej. Chociaż powiem Wam, że tu nie będzie dużo wspaniałych książek, więc ją przerzucę do wspaniałej, bo naprawdę była tak urocza. Czas po Iris, czyli książka, którą zakończyłam w maraton. Jest to historia pisana z perspektywy bliźniaczki. To właśnie na jej historii się skupiamy. Zresztą tutaj jest taki podtytuł Pamiętniki Bluebell Gatsby. Nie, ale nie ten Gatsby. Bluebell Gatsby. I to jest historia właśnie tej bliźniaczki, która tą swoją bliźniaczkę straciła 3 lata temu. W trakcie, oczywiście w książce dowiadujemy się, co się stało. No i tych zmagań rodzinnych. Jak się tutaj okazuje, to jest wielodzietna rodzina. No i rodzice trochę, żeby, wiecie, uciec od tego, co się wydarzyło, zakopują się w pracę, zostawiają te dzieci i oni mają swoją opiekunkę, opiekuna właściwie, z au pair. No i to jest, ja mam trochę problem, dlatego że tutaj jest wiele rzeczy, które ja nie do końca pochwalam i mi się nie podobały, jak były przedstawione, bo może dla niektórych to jest coś normalnego, że tych rodziców nie ma i że oni są cały czas poza domem i że latają do Nowego Jorku, Stanów, do Japonii, gdziekolwiek indziej i ich cały czas nie ma i nie ma i jednego i drugiego rodzica, ale gdzieś mi to nie zagrało i nie do końca mi to pasowało w samej historii, bo ja się nie potrafiłam po prostu w nią w ogóle wczuć. Zresztą ja mam kuzynkę, która była na Oprah i wiem, jak to wygląda, natomiast tutaj nie odnalazłam się absolutnie w tej książce. Zresztą, tu są takie rzeczy, gdzie aż by się prosiło o jakąś taką mądrzejszą, wiecie, gadkę, a tego nie ma. I też mam trochę wrażenie, że to jest taka książka z pogranicza książki rozrywkowej dla młodzieży i z pogranicza książki, która mogłaby pomóc młodzieży, natomiast ja tej pomocy tutaj osobiście nie widzę. Temat jest jak najbardziej trudny, no bo to jest temat utraty bliskiej osoby, straty rodzeństwa, ale gdzieś czegoś w niej zabrakło. Także ja daję na rozczarowanie, bo myślałam, że bardzo mi się ta książka spodoba, a byłam nią rozczarowana. Max Einstein, tom trzeci, czyli Ratując przyszłość. To jest oczywiście trzeci tom przygód naszej ukochanej bohaterki, która to nie wiedziała, jak się nazywa, ale znaleziono ją z walizką i tam była praca, zdjęcia Einsteina, no i zdecydowano, że dobra, będzie Max Einstein. Trzeci tom przygód, jak wiecie, mi się drugi tom nie podobał, a pierwszy tom bardzo mi się podobał. Pierwszym tomem byłam zachwycona, natomiast ten drugi mnie okropnie rozczarował, bo tam po prostu poleciało to wszystko po bandzie i nie dowiedzieliśmy się niczego nowego na temat przeszłości Max
A poza tym jakby sama historia też nie do końca do mnie przemawiała. Natomiast ten trzeci tom odkupił winy, był bardzo przyjemny, dowiedzieliśmy się co nieco na temat przeszłości Max. No i też bardzo ciekawy temat był poruszony, no bo mieliśmy tutaj historię, w której to nasi bohaterowie z tego centrum mądrych dzieci zajmowali się głodem na świecie. Także też ciekawa sprawa, no bo mamy poruszony ważny temat w taki bardzo przystępny sposób dla młodego czytelnika. Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, ale to już jest naprawdę takie, wiecie, moje czepialstwo, to, że mamy tutaj nazwę etanolu, alkoholu etylowego, której się nikt jej nie używa. I ja jak ją najpierw zobaczyłam, to mówię, Boże, to jest błąd. Ale nie, to nie jest błąd. Po prostu ja jestem tak mocno do niej nieprzyzwyczajona, że się nią zdziwiłam, ale to, wiecie, moje typowe czepialstwo wychodzi teraz na głos. Przekład w ogóle jest bardzo przyjemny, bardzo dobry. To jest przekład Adriana Tomczyka. Też w ogóle fajny człowiek. Ostatnio zaczęłam go obserwować na Instagramie. Także spoczko. Dalej. Babcia na jabłoni, która okazuje się też być książką, którą wiele osób czyta w szkole podstawowej jako lekturę. Ja w ogóle o tym nie wiedziałam. Kupiłam ją sobie przed maratonem z literaturą dziecięcą w księgarni z Bullerbyn w Warszawie. I to jest z tej takiej serii Mistrzowie Ilustracji dwóch sióstr. Ja mam jeszcze kilka książek z tej serii. Mam Małego Duszka na pewno i Zaczarowane Baletki. Natomiast tutaj mamy historię chłopca, który nie ma babci. Obie babcie mu umarły. No i nagle dziwnym przypadkiem znajduje babcię na drzewie. I ta babcia na drzewie jest sobie. I teraz, czy to jest jego babcia? Czy oni przeżywają ze sobą ciekawe historie? Bardzo przyjemna książka. Ja tak mówię trochę, wiecie, naoględnie, bo wiem, że to jest szybka lektura i wiecie, młody czytelnik nawet ją szybko przeczyta. Ale ja bardzo dobrze się przy niej bawiłam. Zresztą uważam, że naprawdę miała piękne przesłanie i to ta końcowa myśl, która pozostaje po skończeniu książki, jest na tyle przystępna, że nawet młodsi czytelnicy ją zrozumieją i docenią. Także jak najbardziej dla mnie dobra zabawa. Charlie i Fabryka Czekolady. To jest książka, której ja nie miałam okazji czytać, jak się okazuje. Nie czytałam jej, oglądałam film wiele, wiele razy, więc pod tym względem jakby nie było dla mnie dużego zaskoczenia. Natomiast to, co było nieprzyjemnym dla mnie zaskoczeniem, to był fakt, że brakowało mi historii samego Willy'ego Wonki, która jest gdzieś tam liźnięta w filmie, a którą ja bardzo lubię. Natomiast co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że słuchałam jej w formie audiobooka. Jest on dostępny na Audiotece, tam w tym abonamencie takim Audioteka Free, coś tam, Club, bla bla bla. I przesłuchałam razem z moją koleżanką na praktykach w aptece. I te, ja nie wiem, czy w tej książce są wierszyki, czy też nie są, czy to było dołożone w audiobooku, czy nie, ale te piosenki były tak wspaniałe. Ja po prostu stałam i tylko się ruszałam do muzyki, bo tak bardzo mi się podobało. Zresztą bardzo przyjemnie zrobiony audiobook, bo to jest w formie takiego słuchowiska, także super zabawa. Natomiast sama historia dla mnie okej. Gdyby nie to, że słuchałam jej w audiobooku, to pewnie bym się wynudziła, no bo historię znam na wylot. Hotel Winterhouse. Hotel Winterhouse, czyli książka, po którą ja nie wiedziałam, czy sięgać, czy nie, bo tak nie byłam do niej przekonana, a okazała się dla mnie być naprawdę bardzo dobrą rozrywką. Daję ją od razu do dobra rozrywka, bo wspaniała książka. To jest historia dziewczynki, która zostaje wysłana do hotelu Winterhouse. Ona mieszka ze swoim, bodajże z ciotką. Tak, z niezbyt przyjemnym wujostwem. Oni się nie lubią z tym wujostwem. I ona właśnie trafia do tego hotelu Winterhouse, gdzie są zagadki i trzeba do czegoś tam dojść. Bardzo mi się to podobało, jakoś tak wyśmienicie się przy tym bawiłam. Zresztą przyjemne są w ogóle te ilustracje, miło mi się je oglądało. Ja w ogóle zawsze doceniam ilustracje w książkach dla dzieci, uważam, że też książki dla dorosłych powinny je mieć. No i mam też dwa kolejne tomy, więc na pewno będę czytała. No i to zaznaczam, to jest taka typowa książka, wiecie, rozrywkowa. Także tutaj ona spełniła swoje założenie. Trochę miała tam jakieś takie aspekty pouczające, ale mimo wszystko była bardzo, bardzo przyjemna.
I przechodzimy do kolejnej książki, czyli do młodości, Wyznania nastolatków. I to jest książka, która ma spisane historie, opowiadania, historie nastolatków z ich życia. No i do tego ma ilustrację Lisy Aizato, czyli autorki na przykład ilustracji do Strażniczki Słońca i Śnieżnej Siostry. I to są ilustracje, które ja już widziałam, bo one też były na przykład w życiu tej autorki. No i prawda jest taka, że gdyby nie to, że były te ilustracje i te ilustracje jakby dodawały bardzo dużo tej książce, to byłaby jedna gwiazdka, bo mi się te opowiadania w ogóle nie podobały. One absolutnie do mnie nie przemawiały, ani jedno nie sprawiło, że wiecie, że skończyłabym i pomyślałabym. Też się tak czułam jako nastolatka. Nie są one... Nie za bardzo można się z nimi utożsamiać. Są takim trochę przerostem formy nad treścią, mam wrażenie. I to jest jakby mój główny zarzut co do tej książki. To, że... Ja też nie do końca wiem, kto jest docelowym czytelnikiem, bo powiedziałabym, że młodzież, ale nie do końca. Powiedziałabym, że dla starszych, no ale ja jestem starsza i już mi się nie podobało. Dla młodszych na pewno nie, no bo nie, bo to historia nastolatków, no i jakby nie wszystkie są odpowiednie dla młodzieży. Ale no, ogólnie bardzo się rozczarowałam, więc już się domyślacie, że jest to rozczarowanie. Także tak jak mówię, gdyby nie to, że mamy tutaj te ilustracje, to byłoby bardzo źle. I teraz wreszcie książka, która naprawdę jest wspaniała. To jest 5 gwiazdek, to jest książka, o której opowiadałam nawet mojemu wujowi. Czyli Mocne słowa Kimberly... Nie przypomnę sobie nazwiska. Ale przecież ja mam tutaj książkę. Kimberly... Brubaker Bradley. To jest autorka książki Wojna, która ocaliła mi życie i Wojna, którą w końcu wygrałam. Książki, które czytałam w zeszłym roku i bardzo mi się podobały. To są jedne, do dzisiaj to są jedne z moich ukochanych książek z literatury dziecięcej. Natomiast tutaj, po pierwsze, chciałabym zaznaczyć, że nie zgadzam się z oznaczeniem, które jest z tyłu, czyli plus 11, bo to nie jest książka plus 11, to jest książka plus 14 moim zdaniem. Tutaj mamy poruszony temat molestowania seksualnego, mamy znęcanie się nad dziećmi i molestowanie seksualne dzieci, bo to do tego jakby się wszystko... sprowadza. Ja o tym mówię, bo uważam, że to jest ważne. Sama o tym, to znaczy się tego domyślałam jak najbardziej, natomiast sama o tym nie wiedziałam, kiedy zaczynałam czytać tę książkę, a uważam, że w kontekście literatury dziecięcej trzeba to wiedzieć, bo nie każdy będzie w stanie o tym czytać. To jest wspaniała książka, jest bardzo dobrze napisana. Mi osobiście też bardzo się podobało to, że ta bohaterka, nasza główna, która no, była zraniona razem z tą swoją siostrą, one są wciąż zranione i one dalej się zachowują bardzo tak buntowniczo, natomiast nie są w tym wszystkim buńczuczne. To znaczy one naprawdę były skrzywdzone przez życie i one sobie z tego zdają sprawę. Natomiast po pierwsze siostra starsza głównej bohaterki walczy dalej o to, żeby ona była, no zachowuje się jak dotychczas, czyli po prostu jakby była jej matką, a nie siostrą. I to wszystko bardzo mocno uderza, no bo też temat jest sam w sobie trudny, ale jest zrobiony w tak świetny sposób, że nie mogę obok tej książki przejść obojętnie, bo po prostu jest jedną z najlepszych, jakie ja miałam ogólnie okazję czytać, a już w literaturze dziecięcej na pewno. Tak samo zresztą było właśnie w przypadku Wojny, bo tam mieliśmy akurat poruszony temat nasza główna bohaterka miała szpytową stopę. No i matka się jej wstydziła, nie pozwalała jej wychodzić na zewnątrz, no bo przecież to jest no karykatura człowieka, a nie człowiek, mimo tego, że to jest wada, którą w dzisiejszych czasach się zmienia, nawet w tamtych czasach, to naprawdę prosta jest do wyleczenia w wieku dziecięcym. Może nie prosta, ale da się ją wyleczyć. No ale tak, I tutaj trudny temat. Ja zawsze doceniam, kiedy to jest zrobione w tak dobry sposób, w tak dobry, nie krzywdzący nikogo sposób. A tutaj na pewno to dostałam, także ja Wam bardzo polecam. Chciałabym, żeby więcej osób usłyszało o tej książce. I cieszę się, że Ola Książkowy Freak ją wyczaiła, bo ja nie wiedziałam, że ona miała premierę. Dalej niekończąca się historia, czyli pierwszy DNF. W ogóle jakoś tak śmiesznie, bo ten nasz tier maker ułożył moje dwa DNF-y obok siebie. Niekończąca się historia, książka napisana przez Michaela Ende. I to jest trochę książka,
Ten tytuł pozostał niekończącą się historią dla mnie. Mnie absolutnie nie interesuje, jak to się kończy. Ta książka jest tragiczna. I mówię to po pierwsze dlatego, że słuchałam audiobooka. Słuchałam audiobooka, który jest czytany przez Edytę Jungowską. I to był mój pierwszy audiobook tej aktorki. I ostatni. Nigdy więcej nie wysłucham nic czytanego przez tę lektorkę, dlatego że te jej audiobooki to są audiobooki takie wydawnictwo typowo pod dzieci. No i to bardzo mocno widać w tej książce. Ja nie jestem docelowym słuchaczem tej książki, ja już miałam dosyć tej maniery. Gdybym była dzieckiem, może i by mi się podobało. Zresztą jakby wydaje mi się, że młodsi czytelnicy bardzo lubią jej głos. To nie jest absolutnie dla mnie. Ja nie mogłam tego słuchać, ja się denerwowałam, mnie to już męczyło. Ten audiobook miał 20 godzin, a miałam wrażenie, że naprawdę dałoby się to spokojnie skończyć w 15. Tylko przystoje, maniery, wszystko co mogłoby być, było tak za mocno zagrane, że aż do... Wiecie, już mnie to męczyło. Także... To jest ogromne rozczarowanie, ale też niestety, wiecie o co chodzi, jeszcze bym przeżyła tę lektorkę, gdyby mi się nie podobało, bo tak na przykład, wiecie, przeżyłam książki, które czytała Anna Dereszowska, której też nie lubię jako lektorki osobiście, natomiast tutaj ta historia też mi się nie podobała. Pierwsza część była nudna, ale to jak nudna była druga część, kiedy zaczęło wszystko po prostu, jak główny bohater coś powiedział, co tak było, to ja już miałam takie... Boże, skończ. Już naprawdę skończ, bo już mnie denerwujesz. Już mnie w ogóle nie... Już mnie po prostu naprawdę... Jeżeli ja dochodzę do tego momentu, kiedy przestaje mnie interesować, jak się kończy książka, to już coś znaczy. No i to jest historia chłopca. Historia chłopca, który znajduje... To znaczy kradnie książkę, no i w tej książce ona jest taka trochę zaczarowana. No i tam się dzieją różne rzeczy. Także dla mnie rozczarowanie, przesłuchałam chyba 70% tej książki. No i tak jak Wam wspomniałam, drugi mój DNF, czyli Peter Nimble i Magiczne Oczy. To jest moje trzecie spotkanie z tym autorem i o ile pierwsze było bardzo, bardzo średnie, bo czytałam Nocnego Ogrodnika, który nie do końca mi się podobał, tak drugie już było świetne, bo czytałam Nan Sparrow i Potwór z Sadzy i uważam, że to była jedna też z lepszych książek dziecięcych, jakie miałam okazję w życiu przeczytać. Tak niestety ta trzecia mnie już okropnie jakoś tak... Ja nie wiem, czy ja... Może ja w złym momencie po nią sięgnęłam, ale ta historia strasznie jakoś tak nie podobała mi się. Natomiast nie chcę być... Wiecie, jak jeszcze jestem w stanie obronić gdzieś moje zdanie na temat niekończącej się historii, tak tutaj nie do końca się do tego poczuwam, bo mam wrażenie, że wielu osobom się po prostu ta książka spodoba. Zresztą ja wiem, że ten autor ma naprawdę ogromne grono fanów. No i tak, to jest książka, która jest bardzo brutalna i to też mnie zdziwiło, jak na historię dziecięcą. Ja Wam przeczytam drugą stronę tej historii i to jakby co... Moim zdaniem świadczy też o tej brutalności i Wam to udowodni, bo naprawdę ta książka ma bardzo dużo brutalnych momentów, aż się sama dziwiłam. To jest w ogóle pierwsza książka tego autora i też sama wiem, że jestem w mniejszości, która jej nie lubi, więc ja ją daję do kategorii nie dla mnie, bo to nie do końca było rozczarowanie, tylko może moment, ja wybrałam zły moment na jej przeczytanie, nie ukrywam, że może kiedyś do niej wrócę, więc tak naprawdę wiecie. Zostawiam ją sobie z tyłu głowy, że jest, będzie, mogę ją przeczytać. No bo jestem ciekawa mimo wszystko, jak to się tam skończyło. To jest historia młodego złodziejaszka, który jest niewidomy i jego przygód. No ale tak, co do tej brutalności. Jak większość niemowląt, Peter przyszedł na świat nie mając wcale imienia. Pewnego ranka grupa pijanych, ale poczciwych marynarzy zauważyła go w koszyku dryfującym niedaleko ich statku. Nad głową chłopczyka unosił się wielki kruk, który o zgrozo wydziobał mu oczy. Pełni odrazy marynarze zabili ptaka i oddali chłopca władzom najbliższego miasta portowego. Chociaż pracownicy magistratu nie mieli pojęcia, co począć z niewidomym niemowlakiem, prawo wymagałoby nadali mu chociaż imię. Niedbałym gestem ochrzcili go, nadając mu imię Peter Nimble, niezbyt dokładnie zapamiętane ze starej kołysanki. Peter, którego cały majątek stanowiło nowe imię, został wysłany w świat. Najpierw karmiła go mlekiem ranna kocia mama, którą spotkał raczkując przed wejściem do lokalnej piwiarni. Kotka zgodziła się, by mały Peter zamieszkał z nią w zamian za
iskanie kleszczy z jej futra, aż do tragicznego dnia kilka miesięcy później, kiedy właściciel piwiarni zauważył ich kryjówkę pod swoim progiem. Wściekły na odkryte w obejściu szkodniki, mężczyzna wrzucił całą rodzinkę do worka i cisnął nimi do zatoki. Wtedy to Peter po raz pierwszy pokazał, co potrafi. Wykorzystał zwinność swoich paluszków, by rozwiązać sznur, którym związany był worek. Brak futra i wrodzona zwinność pomogły mu bez problemu wrócić na brzeg. Kotom niestety nie poszło tak łatwo. I to jest, słuchajcie, druga strona. I tutaj już mamy historię, jak mam sytuację, w której mamy wydziobane przez kruki oczy, mamy kotki razem z dzieckiem, niemowlakiem, wyrzucone do wody na pewną śmierć, mamy kotki, które umarły w tym worku i mamy sam fakt, że jakby to dziecko było wypuszczone na świat i kotka je karmiła. To moim zdaniem świadczy o brutalności i tego jest więcej w tej książce. Także mnie to też jakby zaskoczyło, no bo nikt mnie wcześniej przed tym nie przestrzegł. Mimo, że w Nan Sparrow też były takie momenty i tamta książka też ma bardzo brutalne fragmenty, tak tutaj bardzo mnie to zaskoczyło, no bo to już jest od drugiej strony. No, także nie dla mnie. Strażniczka Słońca, która dla mnie była rozczarowaniem w kontekście tego, jak bardzo podobała mi się Śnieżna Siostra. Za dużo jest si w tych tytułach i s w tytułach Maji Lundy. Natomiast gdzie ja ją daję? Daję ją do dobrej rozrywki, no bo była dobrą rozrywką. Nie przemówiła do mnie tak mocno, jakby mogła. To jest historia, w której mamy świat, w którym nie ma słońca. Główna bohaterka, kiedy miała roczek, to słońce zaginęło. Nie wiadomo, co się z nim stało. Dowiadujemy się tego w historii, ale my na początku nie wiemy. No i ona wychowuje się na tym świecie, na którym nie ma słońca. A jak nie ma słońca, to nie ma też jedzenia. Są ogromne braki tego jedzenia. Ludzie żyją bardzo smutni, w ciągłym deszczu, przemoczeni i po prostu smutni. No i pewnego dnia wszystko się odmienia. Ogólnie bardzo dobra książka, bardzo też poruszająca, natomiast ani trochę nie tak mocno poruszająca jak Śnieżna Siostra, no bo też Śnieżna Siostra mam wrażenie w trochę trochę bardziej bezpośrednio bierze tego czytelnika i wyrywa mu łzy. Tutaj nie jest aż tak mocno. Już nie wiem, co sama mówię. Ostatnia książka, która jest zarazem pierwszą książką, od której zaczęłam w ogóle maraton z literaturą dziecięcą, czyli Tofi, Sary Krosan, która trafia do wspaniałej kategorii wspaniałej. Też historia, która tak samo jak Mocne Słowa porusza temat znęcania się. Mamy tutaj historię Alison, dziewczynki, która ucieka od swojego ojca. No i tak jak tutaj po okładce też się domyślacie, ona ma coś jej się stało w twarz. Więc mamy tutaj po raz kolejny znęcanie się nad dzieckiem, bicie, przemoc. Po prostu ogólnie przemoc. No i to jest oczywiście na przestrzeni tej historii takiej pisanej, też trochę przerost formy nad treścią, tak jak Tipi i ja jest wydana. Natomiast dla mnie bardzo ważna książka i mi się osobiście naprawdę podobała. Także tak. Trochę to przykre, że dwie książki, które od razu wiedziałam, że będą w kategorii wspaniała, były książkami bardzo trudnymi. Ale tak, w kategorii wspaniała mamy trzy książki, czyli Lotta, Jak wychować ludzkie stado, Mocne słowa i Tofi. W dobrej rozrywce mamy Pages i spółka, tom drugi, Max Einstein, tom trzeci, Babcia na jabłoni, Hotel Winterhouse i Strażniczkę Słońca. W kategorii OK mamy O chłopcu, który był kotem, Charlie i Fabryka Czekolady. W kategorii Nie dla mnie, Mama zawsze wraca, Zaklęty las i Peter Nimble i Magiczne oczy. I rozczarowanie, Pożyczalscy pomszczeni, Czas po Iris, Młodość i Niekończąca się historia. Także mam nadzieję, że Wam się to podobało. Starałam się tak różnorodnie dobierać te moje lektury, żeby Was też zainteresować nimi. Mam nadzieję, że mam tutaj i starszych, i młodszych czytelników, którzy poczuli się czymś zainteresowani. No i tak, jeżeli braliście udział w maratonie z literaturą dziecięcą, to zachęcam Was do napisania mi w komentarzach, co mieliście okazję przeczytać. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!